Witam Was, szanowni widzowie, na moim kanale. Dzisiaj postaram się zrecenzjonować, przedstawić Wam zestaw numer 31136, egzotyczna papuga. Zestaw z serii LEGO Creator 3 w 1. Od razu wspomnę, że mój głosik nie jest moim głosem, znaczy jest moim głosem, ale tak jakby nie był mój. Otóż tydzień temu byłem na meczu i naderwałem strony głosowe. Wiadomo, na mecz się chodzi po co? Żeby to pingować, tak? Ja jestem zdania, że mecz obejrzeć można sobie w telewizji, a na stadion chodzi się dopingować. No i niestety leczę gardło i jest jak jest. Okej. Chociaż i teraz tak już coś tam mówię, bo jeszcze powiem wam 4 dni temu to ja słabo było. Okej. Tak jak wspomniałem, zestaw to jest 7 plus 31136, egzotyczna papuga. Powiem wam tak, na wstępie pięknie się prezentuje, kolorowo, jak widzicie, kolorowo wygląda naprawdę bardzo, bardzo egzotycznie. Bardzo, bardzo mogę tak się wyrazić. Znaczy tak, dopasowuje się świetnie, jeśli chodzi o wystrój mieszkania. Trochę kolorytu nie zawadzi. Może do samego pudełeczka przejdę. Otóż poza główną bohaterką, papugą egzotyczną, możemy zbudować tę oto rybę. Ona się jakoś nazywa. To jest jakaś papuzia ryba chyba. Nie strzelam, pyszczak czy coś. Również właśnie kolorowa, fajna. No i ta żaba. Ja postanowiłem, wiadomo, tę oto papugę zbudować. I ją mam. 253 elementy, katalogowo chyba w LEGO jest za 120 zł bez grosza. Można ją nabyć na różnych innych aukcyjnych portalach za 80 zł, ja nabyłem ją za 50. Więc mówię, bierę, panie. Za 50 zł opłacało mi się, fantastyczna sprawa. Ok, co do samej papugi. No tu już mam troszeczkę, powiedzmy, mieszane uczucia. Mianowicie, poza wyglądem faktycznie no takich iście zabawowych, iście funkcji, to ona za bardzo nie ma. Faktycznie te kwiatuszki, popatrzmy. Te kwiatuszki dodają kolorytu, tak? Tu jest jakiś kawałek gałęzi drzewka takiego, nie wiem, oczywiście to jest brazylijska papuga prawdopodobnie, ona gdzieś tam w Amazonii sobie fru lata. To jest tego typu, jakie mamy papugi? Żako, kakadu, tak? Arę. Chociaż ary to są chyba takie potężne, tak? Okej. Sama podstawa, jak widzicie, tutaj parę, dwa kwiatuszki. Tutaj parę listków. Kawałek, imitacja, kawałek gałązki drewienka. I ta papuszka sobie, popatrz. Tutaj sobie na tej gałązce. Taka funkcja zabawowa, te pazurki, nie wiem czy papugi mają łącznie 4 pazurki, chyba trochę więcej, ale dobra, powiedzmy, tu chyba powinien być jeszcze jeden ten zaczepny jakiś, ale dobra. No, o, i ona tymi pazurkami się zaczepiła i sobie siedzi, albo stoi. Z funkcji zabawowych, popatrzmy, oczywiście ona jest tutaj obrotna na tej gałązce. Niestety, nie da się pochylić do przodu. Skrzydełka jedynie tak, bo jak zrobimy tak, to popatrzmy. Odpada. Więc tutaj moim zdaniem się nie postarali, ponieważ papuga faktycznie powinna mieć te skrzydła takie, no jak prawdziwy ptak, tak? Rozpościerać te skrzydła. A tutaj tak, aby. Widocznie ona jest, no nie może już latać, może jest za stara. Ogon, proszę bardzo, ogon ma trochę więcej funkcji ruchomych. Sama głowa, szkoda, że samej głowy nie zrobili faktycznie obrotowej. No niestety, głowa jest umiejscowiona na stałe, jedynie właśnie całą papugą możemy obracać. No i widzicie? To jest właśnie ta funkcja tych skrzydeł. Niestety, o, tu jest ten minus moim zdaniem. Tu mogli jakiś bardziej tak postarać się. Tutaj myślę, że no nie ma za bardzo co opisywać. No wygląd jest jak jest. Faktycznie przypomina ona papugę
kolorystycznie i ten dziób faktycznie, tutaj ta głowa fajna, moim zdaniem bardzo ładnie na piątkę w skali do 6 zrobiona. Reszta też niczego sobie, ale jeśli chodzi o całość, powiedzmy w skali od 1 do 6 dałbym jej czwórkę mocną. A to ze względu właśnie na te skrzydła. No oczywiście, no nie sądzę, żeby w LEGO nie było jakichś tam instruktorów, jakichś tam technologów, którzy by nie zrobili tego, żeby te skrzydła papugi tutaj rozpościerały się bardziej. No tutaj wiadomo, no tak jak zbudowali, tak jak zrobili, zaprojektowali, nie da się, ponieważ tu już jest blokada. No być może ten projekt dali, tak sądzę, tak sobie wyobrażam, że dali jakiemuś świeżakowi. Ty świeżak, słuchaj, bo do końca roku musi wyjść papuga egzotyczna. Weno to ogarnij szybko, bo tu mamy, wiecie, bo tu mamy jakieś LEGO techniki, szybko na ten udoskonalamy, a to papuga zapomnieliśmy o niej i trzeba ją zrobić. Dobra, dobra, no i zrobił. Zrobił, termin może gonił, dobra, przyjmujemy ją, ale te skrzydła, panowie, te skrzydła. Dobra, dobra, jest, fajny jest, dobra, bierzemy, klepniemy, prezes klepnął LEGO, jest. Także mówię, ona jest do stania w gablocie. Faktycznie, koło innych zwierzątek prezentuje się znakomicie. Ja osobiście zbieram te zwierzątka z LEGO Creator. Już mam ich kilka i jeśli chodzi o edukacyjne tutaj zapomniałem słowa, edukacyjne wzorce z tego modelu to są bardzo dobre, można dzieciom faktycznie pokazać, zobaczcie, tak wygląda jedna z papug, które żyją sobie gdzieś tam w odległej Ameryce Południowej. Która, no, nomen omen, nie za bardzo może polecieć, bo o, taki ruch skrzydeł, no to nie za bardzo nawet poleci stąd, tak? Ona jest na stałe przypięta już do tej gałązki. Okej, dzisiaj to tyle na dziś ode mnie. W końcu jakoś fajnie poszło, szybciutko. Powiedzcie mi, czy zbieracie te LEGO kreatory 3 w jednym, jeśli chodzi o zwierzątka, czy nie? Bo wiem, że pojawiła się druga egzotyczna papuga. Tutaj ona się chyba różni tylko tym różowym tutaj brzuszkiem. Prawdopodobnie ją nabędę, tak. Także. Okej, to tyle na dziś ode mnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Miłego, długiego weekendu, kto ma. Cześć!